Zapraszam do obejrzenia mojego wideo, jak przygotować super sycące wegańskie chili z czerwonej fasoli i słodkich ziemniaków. Na początek obieramy i kroimy dwa słodkie ziemniaki. Postarajcie się, aby kawałki były mniej więcej tej samej wielkości. Dodajemy do nich pieprz kajen, cynamon, mielony kminek, czarny pieprz, sól, wszystko zalewamy oliwą z oliwek i mieszamy. Tak przyprawione ziemniaki pieczemy w 200 stopniach Celsjusza przez 25 do 30 minut. Teraz mamy czas, aby przygotować resztę potrawy. Zaczniemy od pokrojenia cebuli i czosnku. Następnie kroimy papryki i natkę pietruszki. Zaczniemy od usmażenia cebuli i czosnku w dużym garnku. Będziemy je smażyć przez parę minut, po czym dodamy do nich wszystkie pokrojone warzywa. Jeżeli chcecie, możecie dodać do potrawy jedno świeże chili. Ja dodaję około pół łyżeczki wędzonych, wysuszonych płatków chili. Jedną łyżeczkę soli i czarny pieprz. Następnie danie gotujemy pod przykryciem przez parę minut. Druga faza. Płuczemy dwie puszki czerwonej fasoli i jedną puszkę ciecierzycy. Warzywa powinny być już miękkie. Dorzucamy fasolę do garnka i dwie puszki pomidorów.
Teraz zalejemy potrawę gorącą wodą, tak aby zakryć wszystkie warzywa. Spróbujcie, czy chili jest dobrze przyprawione. Ja dodam odrobinę sosu sojowego. Po około 30 minutach gotowania chili powinno być gotowe. Upieczone słodkie ziemniaki dodajemy do chili, delikatnie mieszamy i gotowo. Ja lubię je podawać ze świeżo pokrojoną pietruszką i szczypiorkiem. Życzę wszystkim smacznego!